coś słodkiego przy kawie, także zapraszam wszystkich, myślę, że miło spędzimy ten czas. W imieniu organizatorów witam Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę organizatorów, Rada Rodziców, Panie Opiekunki z przedszkola, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy Danko i ja dołączyłem się też skromnym w moim imieniu. Także witamy Państwa serdecznie. Przygotowaliśmy dzisiaj dla wszystkich dzieci wiele atrakcji. Za chwileczkę oddamy głos tutaj Radkowi ze Stowarzyszenia Gospodarze z Pasją w Pasiekach Mielewscy, który prowadzi nas w świat, w życie pszczółek. Dowiecie się, jak pszczoły znoszą miód, co to jest wosk. Także za chwileczkę te cenne informacje zdobędziecie. Dla dorosłych jest kawa, herbata, ciasto. Kawa i herbata jest tam obsługa. Także zapraszamy do częstowania się. Przed Państwem, szczególnie przed dziećmi, mamy przygotowane wróżby, wspólne tańce z maskotkami, także jeszcze na bawicie sesji z tymi maskotkami. Przygrywał dzisiaj będzie nam Pan Leszek Kaczor, także wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Większość z Was jest przebranych, to dobrze, ci co nie są przebrani nic nie stracili, ponieważ zabawa na pewno będzie bardzo wspaniała. Na koniec baliku wybierzemy króla i królową baliku. Król i królowa będzie miała koronę i zatańczą nam może wspólny taniec. Poszczególne wróżby, zabawy poprowadzi pani Patrycja i pani Ela. Na pewno wszyscy te panie znacie, bo każdy w przedszkolu był, szczególnie z dzieci. No może część dorosłych już nie pamięta, bo ta kadra się zmieniła, chociaż pani Ela... Dzieci. Tak, czyli jak widać pani Ela jest wieczna z nami. Może nie na szczęście, ale ja do przedszkola nie chodziłem. Zacząłem edukację od zerówki. Dobrze, w tej chwili maskotkom damy troszkę odpocząć, ponieważ uwierzcie, że jest bardzo, bardzo gorąco tym maskotkom, a my, wszystkie dzieci, udamy się tutaj do pomieszczenia i tutaj Radek poprowadzi takie spotkanie krótkie. Wszystkie dzieci zapraszamy. Ja nazywam się Radosław Kupielewski, mieszkam w Bielce, Pasieka moja stacjonuje... No to super. Moja Pasieka stacjonuje w Kowaszewie, obecnie liczy 100 rodzin pszczeli. One teraz są w takim zimowym głębie i czekają, aż nadejdzie wiosna i rozpoczną wtedy swoje główne zadania, bo wiecie, jakie jest główne zadanie pszczół? Tak, to jest bardzo ważne, ale najważniejsze to jest zapylanie. Pszczoły zapylają rośliny i te rośliny dzięki temu mogą się później rozmnażać, dawać nasiona i